Każdy z nas chce osiągnąć osobisty sukces. Czy istnieją działania, które sprawdzają się w każdej dziedzinie? Niezależnie, czy jest to zarabianie pieniędzy, rozwój osobisty czy duchowy, w dzisiejszym wideo chciałbym przedstawić Wam aż 7 nawyków zwiększających szanse na sukces osobisty. Jeżeli więc chcesz zwiększyć swoją produktywność, poprawić stan swojego ciała, ducha i portfela, lub po prostu chcesz dowiedzieć się czegoś ciekawego, zapraszam Cię serdecznie do obejrzenia tego materiału do samego końca. Z tej strony Tomek z kanału Sprytny Pieniądz. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie i już teraz zapraszam Was do subskrypcji kanału, jak również do zapisania się na mój newsletter, dzięki czemu nie ominie Was żaden nowy materiał, a do tego zgarniecie ekstra bonusy. Link do zapisu znajdziecie pod tym materiałem. Na samym początku tego filmu wspomnę tylko, że to wideo inspirowane jest książką Briana Tracy'ego Zarabiaj więcej pieniędzy. Link do miejsca, gdzie możecie kupić tą książkę w promocyjnej cenie, znajdziecie pod tym materiałem. Przejdźmy zatem do samego zestawienia. Nawyk numer 1 to codzienne stawianie sobie celów. Jeżeli chcemy osiągnąć swoje marzenia, musimy codziennie planować cele, które będą nas przybliżać do ich realizacji. Najlepszym sposobem na to jest zapisywanie sobie na kartce papieru rzeczy, które mamy w dany dzień zrobić. Ta technika wydaje się banalna, uwierzcie mi jednak na słowo, działa i jest potężna. Materializując nasze codzienne cele na kartce, wiemy, co mamy zrobić w danym dniu, mamy je cały czas przed oczami i widzimy, który z nich jest najpilniejszy, a które możemy zrealizować nieco później. Zapisanie celów na kartce wywiera na nas pozytywną presję ich realizacji, ponieważ nasz mózg, widząc brak postępu podczas dnia, ponagla nas do eliminowania kolejnych podpunktów. Zaczynamy więc grać w grę, w której to zwycięstwo oznacza wykreślenie wszystkich celów z listy. Uczucie, które towarzyszy zrealizowaniu wszystkich dziennych celów, dostarcza naszej psychice wiele pozytywnych rzeczy. Podnosimy naszą pewność siebie, wiarę we własny sukces i naszą ogólną samoocenę. Oczywiście, dzienne cele to dopiero początek i wstęp do naszych nadrzędnych celów, czyli naszych marzeń. Je również warto zapisać sobie na kartce i przykleić w widocznym miejscu, aby codziennie móc na nie zerkać, zadając sobie pytanie, czy dziś zrobiłem coś, co przybliżyło mnie do realizacji moich życiowych planów. Drugim nawykiem zwiększającym szanse na sukces osobisty jest nawyk codziennego planowania. Lista rzeczy do zrobienia to jedno, planowanie zaś naszych działań jest równie ważne. Posiadając listę zadań, musisz zaznaczyć na niej priorytety i zadania, które musisz zrobić, powinieneś zrobić, to co miło by było zrobić, ale nie jest aż tak ważne, rzeczy, które można zlecić komuś innemu do realizacji i te, które warto odrzucić. Kiedy posiadamy już taką segregację naszej listy, możemy oznaczyć nasze cele i zidentyfikować priorytety. Aby zlokalizować cel nadrzędny, warto zadać sobie pytanie, gdybym mógł zrobić tylko jedną spośród tych wszystkich rzeczy, które sobie zapisałem, to które zadanie chciałbym załatwić w pierwszej kolejności? To właśnie będzie Twój cel nadrzędny. Jeżeli potrafisz określić swój nadrzędny cel i zaczniesz pracować nad jego realizacją, podwoisz swoją skuteczność oraz dochody i to szybciej niż możesz sobie wyobrazić. Trzecim nawykiem zwiększającym szanse na sukces osobisty jest nawyk skupienia. Jeżeli zaczynając każdy dzień będziesz już od samego jego początku skupiony na realizacji najważniejszego celu i doprowadzisz do jego finału, poczujesz większą siłę, wenę i motywację do tego, by jeszcze więcej zdziałać. Twój sukces jest pochodną realizacji małych codziennych celów. Jeżeli wpoisz sobie nawyk codziennego realizowania ważnego zadania, staniesz się nadzwyczajnie dobry w swojej dziedzinie, a Twoje szanse na sukces wystrzelą niczym rakieta. Czwartym nawykiem zwiększającym szanse na sukces jest nieustanna nauka. Zasada tutaj jest bardzo prosta. Każdego dnia poświęcaj od 30 do 60 minut na lekturę pozycji poświęconych zagadnieniom z Twojej branży. Możesz równie dobrze odtwarzać wartościowe podcasty na swoim telefonie lub słuchać ich w samochodzie czy też autobusie w trakcie dojazdu do pracy. Zawsze chłoń informacje. Nawet jeżeli będzie to 10 czy 15 minut, to czasami może być to przełomowy moment w Twoim życiu, ponieważ nauczysz się czegoś, co odmieni na zawsze Twoje życie.
Na tym jednak nie warto poprzestawać. Uczęszczaj na wszelkiego rodzaju warsztaty i seminaria poświęcone Twojej branży. Poznasz tam ludzi z Twojej branży, dowiesz się czegoś ciekawego i nawiążesz wartościowe znajomości, które znów mogą przełożyć się na zwrot w Twojej karierze zawodowej. Nigdy, przenigdy nie żałuj sobie pieniędzy na swój własny rozwój i podnoszenie swoich umiejętności. Piątym nawykiem zwiększającym szanse na sukces osobisty jest nawyk dbałości o kondycję fizyczną. Jedz zdrowe i pożywne pokarmy, unikaj fast foodów i alkoholu w dużych ilościach, rzuć papierosy i wyrób w sobie nawyk ćwiczenia kilka razy w tygodniu. Jogging, rower, basen, siłownia czy zwykły spacer, opcji jest naprawdę sporo, wystarczy wybrać to, co Ci odpowiada. Następnie zacznij wyrabiać w sobie nawyk stałego trenowania. Warto również pamiętać o odpowiednim śnie. 7-8 godzin nieprzerwanego snu naładuje Twój mózg i sprawi, że będzie on działał na optymalnych obrotach. Złamanie tej zasady prowadzi tylko i wyłącznie do spadku produktywności. Warto więc pamiętać, że tego typu podstawy są niezwykle ważne. Szóstym nawykiem, jaki warto sobie wyrobić, aby osiągnąć sukces, jest nieustępliwość. Upadnę i za każdym razem się podniosę. Porażki wpisane są w każdy sukces i są jego nieodłącznym elementem. Każde wielkie odkrycie było poprzedzone serią niepowodzeń. To jednak nieugiętość i żelazna konsekwencja w działaniu sprawiają, że realizujesz swoje cele, bądź też nie. W dzisiejszych czasach znakomita większość osób odpuszcza, zaraz kiedy tylko na horyzoncie pojawią się jakieś czarne chmury. Ci jednak, którzy nie boją się porażki i wiedzą, że jest ona elementem gry, stają się wielcy. Dlatego też już dziś postanów sobie, że nie poddasz się, kiedy na drodze do realizacji Twoich marzeń pojawią się problemy. Tylko dzięki takiemu podejściu będziesz w stanie przezwyciężać przeciwności losu i sięgać po to, czego pragniesz. Siódmym nawykiem zwiększającym szansę na sukces jest ciężka praca. Ludzie boją się tego terminu. Wiele osób poszukuje złotego zarobku, szuka skrótów. Kupują oni więc losy na loterii, marzą o wielkim spadku, który nieoczekiwanie spadnie im z nieba. Prawda jest jednak taka, że tylko ciężka praca jest w stanie zapewnić nam sukces. Pytanie, które nasuwa się jednak w tym miejscu, to to, czy zapłacisz cenę. Czy zapłacisz cenę i będziesz wstawał wcześniej, kiedy twoi znajomi będą jeszcze spać? Czy zapłacisz cenę i nie będziesz objadał się fast foodami, kiedy inni ludzie będą robić dokładnie coś odwrotnego? Czy zapłacisz cenę i konsekwentnie będziesz trenować, aby poprawić swoją tężyznę fizyczną? Czy zapłacisz cenę i zamiast żyć ponad stan, nauczysz się oszczędzać i gromadzić kapitał, zamiast wydawać go na przyjemności? No właśnie, czy zapłacisz cenę? Czy Twoje marzenia, cele i plany są dla Ciebie tak ważne, że zmienisz swoje życie i staniesz się innym człowiekiem? To nie będzie łatwa, miła i lekka podróż. Na końcu jednak tej drogi czeka jednak to, czego pragniesz. Wybór należy do Ciebie. Możesz dryfować przez życie bez celu, ambicji, marzeń, albo wziąć sprawy w swoje ręce i zacząć codziennie zmieniać otaczający Ciebie świat. Mam nadzieję, że podejmiesz właściwą decyzję. To już wszystko na dziś. Mam nadzieję, że to wideo dało Wam wartość i pokazało Wam, co warto zmienić w swoim życiu, aby osiągnąć sukces. Raz jeszcze zachęcam Was serdecznie do przeczytania książki Briana Tracy'ego Zarabiaj więcej pieniędzy, w której znajdziecie znacznie więcej wartości. Link do miejsca, gdzie możecie nabyć tą książkę w zacnej cenie, znajdziecie oczywiście pod tym filmem. Dzięki wielkie za uwagę i do zobaczenia wkrótce.